Jeżeli ktoś jest na tym kanale nowy i serio go interesują króliki, to śmiało zapraszam do oglądania, ale uwaga, mogę czegoś nie dopowiedzieć na przykład. No tak jest po prostu, to nie jest porada inwestycyjna. Mój asystent jest królikiem laboratoryjnym i pierwsza ciekawostka, króliki nienawidzą jak się je nosi. Ja go oczywiście tutaj wniosłem, za co na pewno mnie nienawidzi. Króliki to są zwierzęta, które są w sumie w przyrodzie. Króliki to zwierzęta, które w przyrodzie pełnią funkcję zwierzyny. Polują na nie ptaki, poluje na nie dużo zwierząt. Dlatego każde podnoszenie dla takiego królika jest instynktownie po prostu tym samym, co bycie chwyconym w szpony ptaka. No i reagują za to zawsze stresowo. Nawet przez właściciela, którego dobrze znają, to przyspiesza im bicie serca. No i czują się tak jak my na chwilę przed wypadkiem samochodowym. Jest ponad 100 różnych rodzajów królików. Wzięło się to oczywiście z tego, że krzyżowaliśmy je jako ludzie. To nie wiem co to jest za odmiana. Holland lup, belgijski olbrzymi, Netherland wolf, królak fiolicki. Każda z nich ma bardzo specyficzne cechy zachowania, różni się od siebie w wielu aspektach. No głupio wyszło, że nie wiem co to. Tak jak w przypadku zwierząt, takie jak psy, są miniaturki, które są faktycznie malutkie, ale są króliki, które potrafią mieć powyżej 7, powyżej 10 kilo. Game over. Króliki żyją bardzo długo. Taki przeciętny królik na wolności żyje od 1 do 2 lat. No czyli tak, jakby się można było spodziewać, ale takie zwierzaki, którym się zajmujemy w domu i serio przywiązujemy im uwagę i nie podnosimy ich 10 razy dziennie, potrafią żyć po 10 albo nawet po kilkanaście lat. Nie wiem, czy to jest jakaś mega ciekawostka. Jeżeli ktoś planuje mieć królika, to jeżeli założył z góry, że królik gdzieś nie wejdzie, nie wskoczy, nie sięgnie, gwarantuję ci, że tam skoczy. Te stworzenia chodzą bardzo niemrawo. Do małej ilości rzeczy są dobrze przystosowane, ale do skakania akurat tak, więc skaczą wysoko. Pewna kwestia jest taka, że króliki bardzo dużo piją. 1/4 swojej masy ciała wypijać codziennie. No to taki człowiek by musiał wypijać z 10-15 litrów płynów. To jest strasznie dużo wody, kurde. Podstawą diety królika, przynajmniej tą właściwą podstawą diety królika, jest siano. Jeżeli chodzi o króliki domowe, to wynika to z takiego bardzo pragmatycznego powodu. Rzucą zęby, rosną przez całe życie. Jeżeli nie będą jeść siana albo jakichś innych twardych rzeczy typu kartony, jeżeli nie będą mieć cały czas w ustach, nie wiem, patyka, to nieważne w jakim środowisku są, to środowisko zamieni się w po prostu inne. Podobno przynajmniej 80% pokarmu powinno być właśnie w formie siana. Króliki są bardzo terytorialne. Tak ewolucyjnie ich najlepsza broń przeciwko matce naturze, temu jak wyglądają i że w sumie nic nie mogą zrobić i służą do jedzenia, jest taka, że się bardzo szybko rozmrażają. Króliki się bardzo szybko rozmnażają i przez to samce są bardzo, bardzo płodne, a samice mają bardzo mocny instynkt macierzyński. Dlatego no, z samicami jest dużo większy problem, bo one po prostu instynktownie, jedyne o czym myślą, to jest przygotować gniazdo, które, znaczy jamę, dom dla swojego potomstwa. No a samce rywalizują ze sobą, znaczą teren, taki pan nie wygląda na takiego, który myślałby tylko o tym, jak pokazać drugiemu królikowi, że nic nie jest warte. Następny film, którego nie mogę się doczekać, to będzie film o tym, jakie są wady posiadania królika. Nie mogę się doczekać, żeby tego filmu zrobić, bo wad jest strasznie dużo. Przerąbane są. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Dziękuję też w imieniu mojego asystenta. Jeżeli chcecie wesprzeć mnie w moim rozwoju, to namówcie mnie, żebym nie nagrywał więcej filmów. A jeżeli nie obchodzi was mój rozwój, no to oglądajcie ten film, udostępniajcie go jak najszerzej, czekajcie na następne, a jak nie ma następnych, to oglądajcie znowu ten i znowu inne, które już są.